Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Jak osiągnąć życie wieczne? To pytanie, które pewnie każdy z nas zadawał sobie już kilka razy w swoim życiu. Jezus wskazuje nam dziś, że odpowiedź na nie znajduje się w Księdze Życia, w Biblii. Warto ją otwierać każdego dnia i wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, który przemawia z tych świętych stronic. Pismo Święte jasno wskazuje drogę, którą należy kroczyć do zbawienia. Gdyby tylko chrześcijanie zechcieli czytać, a potem stosować we własnym życiu przeczytane słowo. Lektura biblijna ostatecznie zmierza do przyjęcia zupełnie nowej perspektywy, wyrwania się z więzów tego świata, zmiany myślenia i wartościowania na to, jakie ma sam Bóg. Biblia stopniowo prowadzi każdego z nas do całkowitego zanurzenia swojej woli w woli Boga. To proces wymagający czasu i cierpliwości. Proces, który może być bolesnym ogołoceniem. Ci, którzy przez niego przeszli, mówią, że nie jest on jednak taki straszny, jak się wydaje, a efekt oczyszczenia jest tak wspaniały, że można go streścić słowami Jezusa: kto zostawi wszystko ze względu na mnie i Ewangelię, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Smutek młodzieńca i jego odejście od Chrystusa pokazuje nam brutalną prawdę o nas samych. Wolimy trwać w tym, co znamy, w naszych własnych przyzwyczajeniach, w naszym z trudem zdobytym komforcie. Podobnie jesteśmy do Izraelitów, którzy przez całą drogę do ziemi obiecanej myśleli wyłącznie o przysmakach, jakimi zajadali się w Egipcie, ziemi niewoli. Nie tęsknili za nowym życiem, bo brakowało im wiary w Boże obietnice. Ten brak wiary w Boże Słowo doprowadził do tego, że nikt z nich poza Jozuem nie wszedł do ziemi obiecanej. Wszyscy poumierali w drodze, nie osiągnąwszy celu swojej podróży. Uczmy się na ich przykładzie, jak postępować nie należy. Ufajmy i dajmy się prowadzić Bożemu Słowu, a dotrzemy do celu naszej podróży, do naszej niebiańskiej Ojczyzny.